Such is the fate of all infidels who face me. Okay, do skądrowania. I do... wybudowania coś? Dobra, nie mamy hajsu, bo hajs nam się utopił w... rozbudowę. Okej, ale przynajmniej już mamy pierwszą osadę dziabniętą. Dobra, przydałbym się jeszcze jeden szpieg. Our enemies will suffer. How may I serve, okay. Sultan? Yes, Sultan. Otoczyć to miasto. As my Sultan wills. No, wy możecie zostać sobie dwoje oddziały w mieście. How may I serve? As my Sultan wills. I wypójcie troszeczkę inną stroną. I live to obey. Bardzo Sultan. Pięknie. Okay, kolejny następny miesiąc ery. Właściwie ciekawe, który jest rok. Okej, okay, straciłem 23 bitwy, to jest sporo. Ale wygrałem 80 parę. Który generał tutaj widzę? Lojalność. Okej. Okay. Sultan! As you will! Okej, okay, pojedną oddzielę do każdej miejscowości. Bardzo ładnie. Nie wiem, czemu się... wariują te oddziały. Oni by chcieli chyba iść do Rivenhold gdzieś na wojnę, mi się tak wydaje, bo widzę, że coś im tu nie pasuje. Okej, mamy kolejną osadę. Lecimy hurtem, nie będziemy się przyjmować. Co to jest? 75 ludzi. Okej. Kadziccy zaleją kolejną frakcję. Artmerskie dominium wysokich elfów, co jest naprawdę potężnym rodem w całych Elder Scrollsach. Tu mamy oszczepników. Nie chciałbym ich, ale do walki wyślemy sobie same te oddziały takie włócznicze. Jak to jest jeden oddział tylko generalicji? Grupka jedna. Czy mam jeszcze jakieś tu oddziały? Tak, mam. To jest tylko jeden oddział generalicji, to nic nie powinno nas tutaj się stać. Możemy dla bezpieczeństwa wysłać te oddziały konnych na tyły. Lampartów. Okej. Okay. Tak to by było najlepiej. Dobra. To są... jednostki strzeleckie? Ciekawie. Okej, tamtych mogłem troszeczkę kawałek dalej wysłać. Ale dobra. Było się trudno. Dobra, może generała też włączymy do walki, a czemu by nie? Co to są za oddziały? Uuu. Nie są rzucający? Mają dwa miecze. Ciekawie. Wlewają się oddziały. Okej. Jedna konica też nadjeżdża. Ci się zatrzymali. Nieładnie. Ale zobaczmy, czemu nie rzucają. Na pewno czym zacznę do któryś, prędzej czy później. Okej, okay, czym rzucacie? Nie mówcie, że mieczami. Płonące strzały. W zasadzie czarujecie, tak? Ej, ale to jest dobra jednostka, widzę.
Okej, wyrżnąć ich w pień. Okej. 63. Our four fights with horns made of clay. We are winning the battle. Tak, tak, wygramy, ale widzę, że jest dobra jednostka. Miał grać atmerskim Dominion, to jest w ogóle OP coś. Zobaczcie się. Our men are in command of the city. Tak pizgają, że to jest obłęd. We have cut off the serpent's head. The enemy general is slain. Ładnie. Let's see how these snakes fight without their head. Teraz ładnie tutaj wyrżną. Nie ma co też czekać. Jeszcze ostatnie tchnienie robią. To ostatnie jednostki. Tak. Dogorywają. Ej no panowie, dalej. O, dobra, skończyli. Chyba. Nie, tamtego zalali. Ostatni. Padniesz? Zaczcie gnoja. Jeszcze zabierzesz kogoś ze sobą, czy nie? Dawajcie go. Nie, nie zabrał go. Pięknie. Dużo straciłem. 110? Makabra. Mogę go i wystrzelać. Ale miałem te... ognistymi kulami strzelają, to jest też dobra bliska, naprawdę. Tego się nie spodziewałem. Alhamdulillah! Tu myślę, do wycięcia niskie podatki. Chwilę to zabawimy, nie będziemy wyciągać. Okej, okay, jeden do skuteczności ataku. Jakiś jeden oddział musi tu być. Nie wiem, czy też sens atakować w ogóle. Ja się zaskakujemy. Zobaczę sobie, jak tutaj będzie wyglądała ta jednostka. Okej. Wydaje mi się, że chyba tak polecimy. Ile jest wejść do tego zamku żydowskiego? Tylko jedno? No nie róbcie jaj. Ja się tak szykowałem tu ładnie, no, bieganie. Dobra, no to rany wek. Dobra, takie oddziały niedobitków. Jedzie jeden oddział pełen. Dobra, dacie radę to strzelać? Lećcie. Dobra, biegiem. I się dać radę ich ostrzelać. Lekka piechota. Chciałbym ciężką piechotę. Ja też lekką piechotę mam. Podejdźcie bliżej. Spróbujmy go i wystrzelać. Ładnie. Our men have reached the gate with the battering ram. The battering ram has done its work. O, wychodzą do nas. Now is the time to fight. Fajne mają zbroje. Ciekawe wygląda. Okej, okay. Piechota do boju. Ciekawie wyglądają. Czerwone spadły niebieskie zbroi? Victory is well within our grasp.
O, ale ich zalewają. Bardzo ładnie. Jest dowódca. Elegancko, nie ma co. Łucznicy. Też. I piechota teraz lekka dochodzi. Podejdźcie do... pod mury. Teraz wstrzymać ostrzał. Nie strzelać. Okay, jedna ich nadzieja to jest z tym, że tutaj mogą mnie zatrzymać na tym występie. Chociaż moje oddziały nie powinny być takie do dupy. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Okej, no teraz już nie ma co czekać. They have cut off the serpent's head. Ładnie. The general is slain. Let's see how these snakes fight without their head. Okej, nasi się teraz pod impetem wtryniają. Our enemy flees before us like a herd of goats. Koniec bitwy. Victory is ours. Victory both righteous. Bardzo piękne oblężenie. Nie no, epicko. Nie ma co. Myślę, że to jakoś szybciej to pójdzie. Będzie gorzej. Ogólnie będę chciał sobie jakiegoś szpiega zmajstrować. A crushing victory, my sultan. These people bow to you now, mighty sultan. Przeszkoliłem sobie oddziały, ale... nie mogę. Jakie tu oddziały są do przeszkolenia? To ten zostawił. Zostawił na pewno ten i ten oddział. Yes, Sultan. Your enemies shall fall swiftly. We showed the enemy no mercy. Makabra. We have cut down the infidel defenders. They resist us no more. W ogóle ten władca jest kurde overpower, nie? 42 lata. Jeszcze siła wieku. Zobaczcie, co ma taktyki, nie? Boosty w ogóle wszelkiego rodzaju. Kurde. Najlepszy władca ever. Dobra, stawimy. How may I serve, Sultan? Oddział i idziemy dalej, no, plądrować, mordować i cokolwiek robić. What is the infidel's name? Teraz tak, pytanie moje, jedno zasadnicze. As the Sultan wills. Like the wind, I will leave no trace. Gdzie to jest teraz kolejna osada? I will leave no trace. Our enemies will suffer. Kurde. O, trzecia era, 433 rok. Ładnie. Ile mam lat już do dyspozycji? 400... Okej, to jest chyba który rok w ogóle, nie? Teraz tam leci. Zobaczymy. Teoretycznie będzie zima teraz. Ale teoretycznie. Nie, trzecia era. 433 rok. Raport z końca tury. Lecimy do góry. Okej. Okay. Raport rekrutacji. Wszystko jest okej? Okej. Okay. Tylko się czapiżą. Będziemy sobie jednego mordercę wynajmiemy. Kardzińskiego. Teraz tak. Ty masz tu iść mi na podgląd w ogóle osad. I live to obey, Sultan. As the Sultan. Mam tu 45%, 49% szans, to jest jak połowa, tak albo nie. No jestem ciekawy, czy dojdzie król. Okej, okay, to chyba powinien nie dojść. Joda! Okej. Okay. Ładnie. Ciągniemy sobie te oddziały. We march! We move, Sultan! Joda! Przechodzimy w tamtą stronę. Dobra, pięknie. Pięknie. Interesuje mnie tylko tutaj ten cypelek. Czy to jest tutaj do przejęcia, czy nie do przejęcia? Marchat, dyplomat. Marchat, dyplomat, dobra. Chciałem tu jakiegoś agenta. I serve your will. Ciekawe, czy tutaj idzie przejść tymi górami. Ogólnie jak tutaj Królestwo Skyrim wygląda w tym. Idealną
idealne miejsce do zrobienia osadzenia samej gry. No to jest obszar otoczony ze wszystkich stron górami. Nie ma opcji, żeby można było coś zdziałać. Ale tutaj twórcy widzę, że nie zachowali tych małych wysepek, co to są na mapie. Fajnie by to wyglądało. Okej, okay, a tutaj? Jest wyspa Sotiem, czy jak to się nazywało? Bynajmniej tutaj. Morrowind. Wyspa Mrocznych Elfów. Okej, okay, pięknie. Pięknie, no to nie ma co, no to napieramy dalej. Trzeba tutaj zdziałać coś konkretniejszego. Ten Elden Rod trzeba było podbić. Ogólnie ja będę się kusił cały czas iść w tą stronę. Dyplomatyczne domienie, bo jesteś dyplomatą, no dobra, to jest za późno. I serve your will. Chciałbym, żeby mi tutaj sprawdził. Wherever you will, Sultan. Aha, dobra, czyli rzeka jest de facto jaką granicą. Orders. What is the inventory? O, 33, spadło mu doświadczenie. Może się teraz uda. Tylko nie jest mi, proszę cię. No, wyszło. Cholera. I będziemy się odlegać. Inshallah. None of them shall escape us! To battle! Sieging the walls, mighty son! Na'am, Sultan! As you will! We move, Sultan! As you will! The infidel army will not survive! No nie, no, uciekł, będziemy podziwiać. Tak jak powiem wam szczerze, że ten perski dom jednak cienko trochę wygląda z armiami. Dobra, zobaczymy sobie. Jak oni wyglądają. Except! Oj, tracą jednostki. Bo boję się, że oni mogą potem wyczarować dwa razy więcej i ja będę w czarnej dupie. Okej. Okay. Szyk rozwarty, znaczy szyk luźny. Grupka. Wy sobie zaraz podejdziecie. Jeden oddział konicy tu. Jeden oddział konicy tu. Jedziemy sobie na pełnej, jakby to powiedzieć, na pełnym luzie, na start. Ok, atakować, możecie sobie tak zaszturmować ich. Sobie jedźcie z tej strony. Ok, elfowie mają dobrych łuczników bynajmniej. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zobaczmy jak ta jednostka w ogóle ma prezencję. Ciekawie zrobiona. O, klata piersiowa, o! Przyjmijcie tę klatę. I idę mu co tam z tamtej strony, dobra. Charge! Idę, plaga. Mega plaga. Strzelać. Chociaż dwie salwy zróbcie. Dwie salwy poleciały. Dobra, my się dozwróciliście. Nie strzelamy więcej. Four fights with horns made of clay. We are winning the battle. Teraz włócznicy jeszcze podlecą. Zrobić porządek z nimi. Nie no, epicko. Na razie podoba mi się to zdobywanie ich miast. The enemy are badly bloodied. They have lost half. We have cut off the serpent's head. The enemy general is slain. Let's see how these snakes fight. My lord, wisest one, we have lost control of the city. Dobra, polecimy, że szybko na speedzie, bo nie ma co oglądać. Victory is ours.
I cóż, moi mili, mi się wydaje, że tutaj sobie skończę nagrywanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się Let's Play podobał. Udało nam się ładny skrawek ziemi zająć. Long live the warriors of Islam! Ładny skrawek ziemi zająć i będziemy czarować dalej zaraz. Zaraz, w kolejnym odcinku. Tak więc cóż, moi mili, ja byłem Maras. To było zagrajmy The Elder Scrolls Total War. Komentujcie, oceniajcie, trzymajcie się do 6 kolejnego odcinka. Nara!